Ale jedna rzecz jest pewna. Oprócz pięknej pogody, ja przebywam teraz w Warszawie i nie ukrywam, że to, co się wczoraj wydarzyło w Warszawie, czyli ten skrajnie lewicowy marsz równości z tymi wszystkimi mężczyznami ubranymi w te maski skórzane, to coś po prostu niewyobrażalnego. No mnie tak ciśnienie się podniosło, bo dzisiaj zatrzymanie tej lewackiej ideologii LGBT, gender, która wchodzi do szkół, wchodzi do przedszkoli, wchodzi w nasze umysły. Ja nawet widzę kretki, jakieś... kolorowe kretki. Kolorowe kretki widzi. Są po prostu... Nie, no wszystko po prostu w tych tęczowych barwach. Niestety... Dzieci, ale kretki zawsze były takie... To jest oczywiste. Chodźmy, kretki, w świecie tornistry dla dzieci. Polski, każda kretka powinna być albo czarna, ale albo biała. Nie przeszkadzajmy. Dobrze. Kretki, tornistry, zeszyty. Dzieci są jakby przysiągnięte tą, są, można powiedzieć, gwałcone ideologią gender, to ma ogromne skutki, bo dzisiaj ja rozmawiam z nauczycielem, już wczoraj rozmawiałem z nauczycielami i okazuje się, że bardzo wielu dzisiaj klasach dzieci rzeczywiście przesiąknięty tą właśnie lewacką nowomową, no słuchają tych wszystkich biedroniów, tych śmiszków i potem nagle zaczynają naprawdę przesiąkać tym i zastanawiać się, jaką mają płeć. To są naprawdę poważne sprawy, bo od tego jest krok do bardzo poważnych decyzji dotyczących zdrowia, samookaleczenia, samobójstwa. No nie można dzieciom robić takiej krzywdy. Ostatnia rzecz, dlatego jestem zwolennikiem ustawy, tak jak na Węgrzech, to jest ostatni moment. Trzeba chronić nasze dzieci, zakazać tej homopropagandy do roku 18. Szkoły powinno być od tej lewackiej homopropagandy wolne, dlatego że konstytucyjnym prawem rodziców jest wychowywanie dzieci zgodnie z własnymi poglądami. Jak nie, będziemy po prostu mieli ogromne problemy z tym całym pokoleniem, przesiąknięcie tą lewacką ideologią. Panie pośle, ideologia ideologią, ale ja przypomnę panu, że wpływ na wychowanie dzieci mają rodzice. Jeżeli dzieci nie mają kontaktu z rodzicami, jeżeli dzieci nie rozmawiają z rodzicami, to dzieci szukają sobie czegoś zastępczego albo szukają sobie zastępczych autorytetów. Ja bym nie generalizował na pana miejscu. Pan poseł Jaros, bo był taki moment, że pan poseł Jaros powinien dziękować, że nie był na antenie. Okej.